W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się 6. edycja alternatywnej sceny MDSM. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 6. edycji alternatywnej sceny MDSM. W pierwszej części wieczoru przy stanku Teatr na scenie MDSM zobaczyliśmy monodram Tato nie wraca w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej z Warszawskiego Teatru Warszawy. Mam 3 lata. Uczę się jeździć na rowerze, wjeżdżam po krzywy dresie jako pętada. Ciebie nie ma, zaraz to naprawimy. Mam 7 lat, leżę na łące, patrzę w niebo. Patrz, tato, ja chodzę po chmurach, nie słyszysz. Zaraz to naprawimy. Mam 8 lat, pierwszy raz w górach skręciłam kostkę, chcę na barana, ciebie nie ma. Zaraz to naprawimy. Nie umiem wiązeczki prowadzić, nie znam się na zegarku, zaraz to naprawimy. Mam 14 lat, wracam wieczorem do domu. Jakiś kupity tyłek wciąg mnie nie wyszaki. Krzyczę, tato! Nie słyszysz? Zaraz to naprawimy. To od czego zaczniemy naprawianie, panie tatusiu? Co? Mam pomysł. Połóżmy się na wykładzinie i udawajmy, że sufit to niebo. Patrz, ja chodzę po chmurach, widzisz? A teraz patrz, jeżdżę na rowerze, sama się nauczyłam. Wyobrażałam sobie, że ty jesteś z tyłu i że mnie trzymasz, to mi bardzo pomogło. Bo wcześniej tylko się przewracałam, a jak ty biegłeś, to znaczy, jak wyobrażałam sobie, że biegniesz, to poszło od razu. Później to zastosowałam przy nartach i przy pływaniu. Sama na siebie krzyczałam, tak jak ty byś krzyczał. Nie wiem, czy dobrze, ale podejrzałam kiedyś jednego ojca z turbą i on się nieźle na nią wydzierał. Ja ty wiesz, łamago! Równowagę łap, łamago! Co za ciele, kurwa! Ona się przewracała, płakała, dalej próbowała, twarda była. Prawie tak samo jak ja, bo ja też się przewracałam, tylko płakać mi się nie chciało. Zaraz to sobie wszystko naprawimy. I czerwony pasek na świadectwie naprawimy. I to jak grałam Julię w szkolnym przedstawieniu i przepowiadano mi wielką karierę. Zaraz to sobie wszystko naprawimy. Anse, kawalce, flore. Omadeo, 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 deoriki, tiki, deoriki, tiki. One, two, three, start, zabawa! Rewelacja. Po prostu jestem zauroczona spektaklem. Bardzo był też to, że tu jest taka kameralna scena. Ten kontakt właśnie z publicznością, który pani Agnieszka nawiązała. Rewelacja. Tak się akurat składa, że bardzo ten temat dotyczy mnie. Bo również wychowywałam się bez ojca. I również wychowywałam się bez ojca lekarza. Więc to taki był niesamowity zbieg okoliczności. Temat ojca jest jakimś takim archetypicznym obszarem w nas i temat odrzucenia, bo każdy gdzieś był w życiu odrzucony. Czy przez rodzica, czy przez przyjaciół, czy no, na każdym etapie każdy się z tym problemem gdzieś spotkał. Ojcze mój, któryś jest Bóg wie gdzie, przyjedź do mnie, bo leżę w łóżeczku, mam 6 lat i chcę, żebyś mi czytał do snu. Wszyscy ojcowie czytają moim koleżankom, to taki czas. Ja mówię, że jesteś w dalekim rejsie, że dostałeś pracę za granicą, że pojadę do ciebie, do Anglii, do Szwajcarii, do Szwecji. Zależy, co wymyślę, bo to niemożliwe, żeby dzieliło nas tylko 100 km. To za blisko, na 28 lat rozstania stanowczo za blisko. I chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Jeszcze spraw, żeby mi urosły piersi i mogły być takie jak u Sabriny. I żeby mama miała zawsze pieniądze, Aniele Boże, stróżu mój, święta Mario Magdalena, mama. Gościem antysalonu poezji była Elżbieta Michalska, autorka i ilustratorka pochodząca ze Złotoryi koło Białegostoku. W młodzieńczych latach twórczość poetki cieszyła się dużą aprobatą Czesława Miłosza. A teraz wierszyk taki wspomnieniowy o moim dzieciństwie. Jeden lubi jak jest cicho, drugi lubi jak jest głośno, zasłyszane pod sklepem. Krzywo. Ślepa szlucho, jak ty Lenina powiesiła, towarzysz i licz na dworcu kurskim, ma coś ważnego do powiedzenia, bo tak się wypiął, tak się wygiął jak roślina piwniczna do słońca. A ty, szlucho w okularach, uważaj trochę, co robisz, bo pan dyrektor przez ciebie dostaje nerwicy. Jutro przyjadą do naszej placówki wizytatorzy z kuratorium i zobaczą fruwającego Lenina. Nie potrzeba nam tu dekadenckich magretów, co w obłoki wzbijają się za pomocą kapelusza. Jeśli chcecie oglądać Bacona, popatrzcie na panią od matematyki. Rodka na lamperii w sraczu, za darmo dla każdego w całej krasie i w kolorze. Mimo, że to czarno-białe lata 70. Gazetka ma być wykonana godnie. Rozumiesz, ślepa szlucho?
Plastikowe goździki nie przebiją głowy. Zerdzewiały szrapnel z gablotki nie rozerwie serca. Wera ikona naszego dzieciństwa na zielonym suknie serwety odbiła tylko dwie ścieżki po spływających łezkach. Lenin, Magre, ślepa szlucha i pan dyrektor odjechali PKS-em, a ja wciąż 11-letnia, zawsze krzywą, zawsze po lekcjach. Jak tym razem? Było mocno? Było mocno, jak zawsze na antysalonach. Mocno i dobrze. I zawsze można jednak sięgnąć po to, co ukryte, najbardziej wartościowe i przeżyć. I przeżyć naprawdę wspaniałe chwile. Dzisiaj jestem pierwszy raz. Jak Ci się podoba? Bardzo fajnie jest. Naprawdę, zamierzam przechodzić na następne edycje. Raczej jest niewielu twórców, którzy by poruszali temat wsi, współczesnej wsi. Także myślę, że nie chcę tutaj kokietować, ale jestem osobą dość oryginalną. Głównym punktem wieczoru, który zgromadził liczną grupę młodzieży, było niszowe studio dźwięku, w którym koncert dał Jelonek. Zespół, poza świetną muzyką, zapewnił niesamowity ładunek emocji, muzyki i spektakularne efekty świetlne. Według mnie jest świetnie, jestem pierwszy raz tutaj, no i myślę, że wrażenia na razie niezapomniane. Punk nie jest popularny, punk nigdy nie powinien być popularny. Punk to styl życia, nie kultura. To nie jest coś, co jest dla mas, to jest dla wybranych. No na co dzień, jeśli chodzi od poniedziałku do piątku do szkoły, no to chcę się jednak odskoczyć na bok w końcu w tą sobotę, wyszaleć się. No i myślę, że to jest genialnym właśnie sposobem na to i jestem za takimi imprezami. Czy w tej edycji trudno było zdecydować o programie i repertuarze? Za każdym razem jest trudno. Korzystamy z podpowiedzi właśnie naszych gości. Prosimy o to. Kilkanaście maili lub telefonów dociera do nas z propozycjami repertuarowymi. Staramy się je analizować, przy czym głównym kluczem pozostaje wysoki poziom artystyczny i zróżnicowanie. Pojęcie alternatywy jest tak bardzo szerokie. Chcemy, by każdy mógł odnaleźć swoje, często niszowe klimaty w zdarzeniach teatralnych, muzycznych i też poetyckich. Wspaniała atmosfera, świetni ludzie i tu załoga całego MDSM-u, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, czy dobrze mówiłem skrót, ale no, chodzi mi o to, oczywiście o to centrum. Także wspaniali ludzie, widać, że zgrana ekipa, bardzo pozytywni, świetna publiczność. No nie spodziewałem się, że będzie taki potencjał i taka energia. Alternatywa, jak wiele inicjatyw kulturalnych, potrzebuje dobrych duchów. W tym przypadku jeszcze raz chcę serdecznie podziękować firmie Enko i osobiście panu Synowcowi oraz Kuflowi. To jest ta firma, to są te osoby, które wspierają alternatywę od pierwszej edycji. Tradycyjnie naszym partnerem jest Urząd Marszałkowski z Krakowa, Miasto Oświęcim oraz Powiat Oświęcimski. Bardzo im jestem za to wdzięczny. Oświęcim! Tu Jelonek. Pozdrawiam serdecznie.